Cześć. Dlaczego bzykałem sąsiadki? Co było powodem? Co było motywacją i co było przyczyną, że do tego dochodziło? Więcej informacji znajdziecie już teraz na kanale Życie od Nowa. Jest taka playlista pod tytułem Tajemnice Aksamitnej. Chodzi o tajemnicę ulicy Aksamitnej, ale i nie tylko. Wracają do sedna, do meritum sprawy, do meritum pytania. Dlaczego tak się działo, jak się działo? Kochani, wszyscy, co mi bliżej znają, wiedzą, że ja jestem człowiekiem, który nie znosi przemocy. Nigdy nikogo nie uderzyłem, nigdy nikomu krzywdy nie zrobiłem, ale jak jeżeli już trzeba walczyć, to tylko i wyłącznie inteligencją. I tak też w tym przypadku było, a to spowodowało, co spowodowało, że tak było. Pierwszym powodem było to, że pewna bliska mi osoba, bym powiedział nawet kolega, przyjaciel, bardzo mi zranił. Nie mogłem tego zrozumieć, dlaczego tak mnie zranił, ranił i coraz częściej to miało miejsce w jego wykonaniu, wręcz więc podjąłem taką decyzję. Myślę, najlepiej będzie, jeżeli go się spytam, o co chodzi, dlaczego mnie rani. Więc zadaję mu pytanie wprost, grzecznie, kulturalnie i spokojnie. I mówię, słuchaj, M, tutaj jego imię pada na literkę. Ja mówię, dlaczego ty mnie ranisz? Skoro ja ci krzywdy nie zrobiłem, traktuję cię i uważam cię za przyjaciela, a ty mi robisz tak, jak robisz. No i suma summarum, nie udzielił mi tutaj żadnej konkretnej odpowiedzi, zbył mnie. Myślę sobie, okej. Ale podjąłem taką decyzję, jeżeli jeszcze raz mnie zrani w życiu, no to po prostu co mu zrobię? No co mu zrobię? Myślę, wybzykam mu żonę. Naprawdę, zupełnie mówię poważnie. No i jak pomyślałem, tak się to stało. No a długo, a okazji do tego nie musiałem szukać, bo okazja sama przyszła do mnie na dwóch nogach. No i tak się spodobało, życie bzykać babi nie chciało. I tak to było. I tak samo to było później powielane w moim życiu, że jeżeli ktoś mnie bardzo zranił, było mi przykro, ustępowałem jak mogłem, ale ktoś to dalej ponawiał, no to myślę sobie tak, ja nie zejdę do twojego poziomu, nie będę cię wyzywał jakoś tam, nie, to nie w moim stylu, tylko po prostu myślę, wybzykam ci żonę. I tak te przypadki były mnożone, tak to było robione. Nigdy nikogo do niczego nie zachęcałem, nie namawiałem, ale jeżeli już, to dawałem jakiś taki znak, sygnał ciałem czy oczyma, że ma otwarte drzwi. Jeżeli jest zdecydowana, no to do akcji. No i tak też było. Resztę w dalszej części będę mówił, będę opowiadał, będę precyzował co, kto, gdzie, kiedy, jak, na co, po co, z kim i za ile. Cześć, kochani. I zapraszam na kanał Życie od Nowa i oczywiście jest playlista Tajemnice Aksamitnej. Tam się dowiecie naprawdę wyjątkowych, pikantnych szczegółów, ale nie tylko ze sfery życia intymnego, ale też z bardzo różnego, bardzo ciekawego. Między innymi będę mówił o pewnych przetargach. Oj, to będzie ciekawe. Gruba kasa za tym stoi. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. A i pozdrawiam kasę. Wiecie, o co chodzi.